miasteczku, gdzie rodzice prowadzą jeszcze gospodarstwo. Dzisiaj Pan mu pozwolił szczęśliwa rozpocząć. Wczoraj tato zwiózł pszenżyto, dzisiaj pszenicę. Jak to jest w tych gospodarstwach, te pszenice trzeba złożyć do sąsiadów, do takich drewnianych skrzyń, może nie wszyscy wiedzą, gdzie to zboże jest przechowywane cały rok, z których się wyciąga i używa. Kosztuje to trochę pracy i wysiłku, wiadrami trzeba przenosić z przyczepy z miejsca na miejsce. Moi rodzice wiedzieli, że ja zajmowałem się trochę przygotowaniem do tego dzisiejszego wieczoru. Jeszcze jakoś tam zaległą pracę. Po cichu podstawieni przyczepę pod miejsce schowania tego zboża, wzięli za wiadra i po cichu samemu zaczęli to zboże przerzucać z przyczepy do sąsiadów. Po pewnym czasie, kiedy zauważyłem, że ta robota już idzie do przodu, że już pół przyczepy zniknęło, taki trochę zawiedziony i zły pytam, dlaczego nie zawołaliście, dlaczego nie przyszliście. Nie, bo ty masz teraz swoje zadanie, ty masz swoje obowiązki, my musimy to zrobić, my to zrobimy. I może to jest taka bardzo trywialna sytuacja, prosta, która usłania to rodzicielskie serce, które jest godne rzucić na szalę wszystko. Oni już po 60 bowiem schorowali. Każde wiadro tego zboża to jest niesamowity wysiłek. I nie wołając tego z takiej miłości, by nie przeszkodzić, by pozwolić pracować, by pozwolić robić coś innego. Z tej miłości do swoich dzieci. Takie przykłady w sytuacji każdy z nas pewnie może mógł wnoszyć, kiedy to serce matki jest gotowe oddać bardzo wiele. To serce matki, które kocha całkowicie, zwłaszcza matki. Pewnie dlatego w Biblii Pan Bóg, kiedy mówi o miłości, o swojej miłości, porównuje ją do miłości matczynej. I mówi, że nie może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu. Chociaż się zdarza. Niestety niekiedy się zdarza, że nawet matka nie kocha swojego dziecka. Rzadko. Ale się zdarza. I Pan mówi, że nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. W ten prosty sposób Pan Bóg odsłania, jak wielką miłość On ma ku nam. I dzisiaj, w pierwszą sobotę miesiąca, wpatrujemy się w to szczególne serce. Tej matki, największej matki, większej pewnie niż ta nasza ziemska, która nas urodziła, która nam dała życie. Matki, która nas przyjęła pod krzyżem, do której Jezus powiedział: niewiasto, to Syn Twój. I tam staliśmy się także my, dziećmi Maryi. I dzisiaj chcemy w to serce jej się wpatrywać. I uczyć się od tego serca, jak kształtować nasze serca. Pismo Święte w Ewangelii Świętego Łukasza dwukrotnie mówi o sercu Maryi. Raz, gdy Archanioł Gabriel przychodzi do niej i objawia jej te wszystkie wielkie rzeczy, które wydarzą się w jej życiu, kiedy odpowiada i mówi: tak, niech się stanie według słowa Twego. Ewangelista dowodzi, że Maryja zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu. I drugi moment to ten z dzisiejszej Ewangelii. Kiedy Maryja z Józefem po kilku dniach poszukiwania Jezusa w końcu odnajdują go w świątyni. Nie rozumieją tego wszystkiego, co do nich wypowiada, co im mówi, tłumacząc im, że on powinien być w tej świątyni, bo to jest dom jego ojca. Że nie powinno ich dziwić, że jest tutaj, gdzie jest jego ojciec. I mówi nam ewangelista, że Maryja przechowywała wszystkie te wspomnienia w swoim sercu. Chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu. Co ciekawe, kiedy spojrzy się na to serce Maryi, to nawet w Ewangelii ono jest związane tylko z Jezusem. To serce Matki Maryi nie rozważało jakichś głupot, wymyślonych
który Pan pragnie naszego zaufania. Pragnie oddania się Jemu, by tak jak Maryja, wtedy właśnie sięgnąć po Jego Słowo i rozważać to Słowo, które Pan mówi także do nas w tych momentach trudności. By wspominać te wszystkie momenty, kiedy Pan Bóg dokonywał znaków i cudów w naszym życiu. Maria to jest tak, która